Witamy serdecznie w Ełku na 8. festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. To już kolejny raz, kiedy wraz z Caritasem Urząd Miasta w Ełku włącza się w organizację tego wspaniałego wydarzenia dzięki licznym sponsorom, w tym przede wszystkim Biedronce. W ten szczególny dzień przygotowaliśmy dla dzieci koncerty, pokazy, konkursy. Zaczęło się tu, w Ełku, 8 lat temu, kiedy firma Geronimo Martins podjęła decyzję, że będzie wspierać pikniki rodzinne z Caritas Polska. Przyjechaliśmy do tego miejsca i rozdaliśmy dzieciom 15 tysięcy paczek. Dzisiaj jesteśmy już w 24 miastach całej Polski. 22 diecezje organizują przecudne pikniki związane ze świętem rodziny, a my rozdajemy ponad 80 tysięcy paczek. Tutaj takim prekursorem ksiądz biskup Mazur był, który rzeczywiście zadawał pytanie, co robimy dla rodziny, co robimy dla tych dzieci, które są poszkodowane niejednokrotnie. I tak zaczęła się współpraca z tymi jednostkami, które z nami dzisiaj organizują, jak również z Biedronką, ta, która pierwszy rok zaryzykowała i dzisiaj myślę, że nie żałuje, a my również nie żałujemy i dziękujemy jej za to. Ta idea powstała, aby był to festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. I w pierwszym roku była mała grupka dzieciaków, które przyszły tutaj na plac. Była msza święta w katedrze i z każdym rokiem przybywa nam dzieci i przybywa nam nowych pomysłów. Żebyście się uśmiechali do siebie, a to na pewno spowoduje dużo więcej miłych chwil w waszym życiu. Oprócz pikników rodzinnych, jakie organizujemy wspólnie z Caritasem, uczestniczymy również w innych projektach związanych z naszą działalnością społeczną. Organizujemy Światowy Dzień Chorego, również dla dzieci Mikołajki i pamiętamy o nich także w inne ich święta, jak również w dni codzienne. Tam idziemy. Współpraca Caritas z Biedronką właśnie na wielu płaszczyznach się dzieje, pomiędzy innymi Dzień Dziecka i paczki, które możemy mieć dla dzieci przygotowane, ale również zbiórki żywności, które się odbywają w sklepach, a które rzeczywiście przynoszą nam dużą ilość żywności, tą, którą możemy rozdawać potrzebującym. Teraz w Toruniu i Toruń jest takim jednym z ważniejszych też miejsc, gdzie odbywają się pikniki na 15-20 tysięcy dzieciaczków. Jesteśmy tutaj już kolejny raz i przy pięknej pogodzie widać wesołe, uśmiechnięte twarze. Bardzo cieszymy się, że możemy uczestniczyć w tym bardzo dobrze zorganizowanym wydarzeniu.
A zatem dziękujemy naszemu partnerowi strategicznemu, o którym dziś pani kierownik Aneta Jaworska powiedziała, że jest bardziej przyjacielem i trzeba tak mówić. Więc tak, dziękujemy naszemu przyjacielowi, partnerowi strategicznemu Jeronimo Martins za obecność i za to, że z nadzieją patrzymy w przyszłość. Już dzieci zaprosiliśmy na 30 maja 2014 roku.